Jest z nami pani prezes Wisły Kraków, pani Marzyna Sarapata. Dobry wieczór pani, pani prezes. Dobry wieczór państwu. Witamy panią. Dzisiaj gościem Ligi Plus Extra jest Carlos Lopez, Carlitos, były zawodnik Wisły Kraków. Chciałem panią spytać, czy Wisła Kraków na Carlitosie zrobiła dobry interes? Czy Wisła Kraków jest zadowolona z pieniędzy, które dostanie od Legi War, Warszawa za transfer hiszpańskiego Goleadora? No. Nie jest Wisła Kraków zadowolona, bo być nie może, ale też okoliczności transferu były szczególne. Trzeba pamiętać o tym, że na końcu i tak naprawdę najważniejsze zawsze jest zdanie piłkarza, który no, musi zdecydować się na pójście do tego czy innego klubu. No, Carlos od początku twardo stawiał warunek, że jedyny klub, który go interesuje, to Legia Warszawa, co nieco, jak się panowie domyślają, ogranicza możliwości negocjacyjne. Do tego pojawił się problem z miastem, ze stadionem. no Sytuacja nie była najbardziej komfortowa do negocjowania yy, transferu, yy, dużego, ol, olbrzymiego transferu. Stało się tak, jak się stało. Myślę, że w, tamtej, yy, w tamtym momencie to była jedyna słuszna decyzja. Pani prezes, spytam wprost: Pani jest rozczarowana postawą piłkarza Wisły Kraków? Byłego piłkarza wiskowy. Mówimy, Mówimy o Karlosie, tak? Tak, tak nie, tak. nie jestem rozczarowana. Ja to rozumiem. To nie jest miejsce na rozczarowanie, to jest jego kariera, jego decyzje, to jest też biznes. Tak wygląda piłka, to nie ma miejsca na rozczarowanie. No, rozczarowania to można mieć może bardziej w życiu osobistym w jakichś takich e sprawach, a tutaj no, tak się stało I, i taką podjął decyzję trudno, trudno tutaj dyskutować z tym. Czyli rozumiem, że były oferty dla klubu lepsze niż ta przedstawiona przez Legię Warszawa, ale sam piłkarz naciskał na to, żeby to była Warszawa, a nie były, inny kierunek? Było, było, były inne ciekawe oferty. Carlos rzecz jasna o nich wiedział, natomiast z całą stanowczością podkreślał, że interesuje go tylko Legia. To zamykając jeszcze ten wątek, ta kwota transferowa, która funkcjonuje w mediach, to jest 450 tysięcy euro. Nie wiem, czy pani ją potwierdzi, czy, czy będzie dementowała. Natomiast druga kwestia to są te bonusy. I, i czy faktem jest, że dzisiaj... Wiśle Kraków, w interesie Wisły Kraków jest to, żeby Legia na przykład awansowała do grupy europejskich pucharów, bo to uruchomi kolejną transzę, która popłynie do Krakowa. Tak tyle mogę powiedzieć, że na pewno w interesie Wisły Kraków jest rzeczywiście ten awans. Dobrze, pani prezes, teraz ważna informacja, myślę, na którą czekają kibice Wisły Kraków. Wiemy, że trzy najbliższe Spotkania Wisła rozegra na stadionie przy ulicy Rejmonta. Chciałbym się spytać, że czy, czy tak już będzie do końca do końca sezonu i czy to już jest pewne na, na 100% I, i może pani z tego miejsca, w którym teraz się widzimy, uspokoić kibiców Wisły Kraków, że, kibic, że Wisła będzie grała na swoim stadionie do końca sezonu 18-19? To znaczy ja panów nie widzę, ale, ale tak. Mhm. E, jakby troszeczkę bardziej pozwolę sobie rozwinąć ten. Ten wątek. Rzeczywiście, w tej chwili podpisaliśmy z miastem umowę na trzy kolejne spotkania. Wynika to przede wszystkim z, z pewnych procedur. Tak? Nie chcę ich tutaj za bardzo przybliżać, bo pewnie nie jest to specjalnie interesujące. Natomiast, ponieważ taka umowa musi być wyłożona w BIP-ie przez dany okres czasu to jest 21 dni więc nie było możliwości, żeby tak szybko ją, ją zawrzeć. W związku z tym zawarliśmy umowę na trzy kolejne mecze. I w kolejnym etapie zawrzemy umowę na, na cały sezon. Ta umowa jest, warunki tej umowy są w zasadzie w 100% dogadane, więc to jest tylko kwestia, kwestia pewnych procedur. Ja muszę sobie pozwolić z tego miejsca podziękować panu prezesowi Bońkowi, panu prezesowi Animuckiemu, ponieważ no poświęcili bardzo dużo czasu na rozmowy ze mną i, i, i wspólne poszukiwanie jak najlepszego rozwiązania dla Wisły czego efektem jest to, że Wisła zostaje przy rejmonta i gra przy rejmonta tam gdzie tam gdzie jej miejsce. No i jeszcze w sposób szczególny pozwolę sobie wykorzystać antenę, żeby podziękować panu prezesowi Pawłowi Żelemowi, bo no, był to człowiek, który potrafił w 48 godzin dogadać warunki umowy najmu stadionu Piasta Gliwice, żebyśmy mieli po prostu plan B i zabezpieczoną licencję na grę w Ekstraklasie. Być może część kibiców nie śledziła tej historii z, ze stadionem Wisły Kraków, czy stadionem miejskim, który Wisła chce wynajmować tak dokładnie. Natomiast powiedzmy, ustalmy pewne fakty. Wisła przed meczem domowym musi wpłacić kwotę 123 tys. złotych, żeby. Ta umowa jakby weszła w życie i tak było w, tym, w przypadku tego ostatniego meczu z, z Arką Gdynia. Tyle tylko, że nastąpiło to hmm, wydaje mi się na tyle późno, że dopiero w środę bodajże Wisła uruchomiła sprzedaż biletów i tak zastanawiam się, czy w przyszłości e, da się jakoś ten termin troszeczkę wyprz, e, przyspieszyć, no bo, bo od środy do soboty, czy od środy czasami do, do piątku, e, no będzie ciężko sprzedać tyle biletów, a frekwencja to teraz e, będzie ważny, ważny aspekt dla funkcjonowania klubu. Oczywiście i oczywiście, że należy że będzie w interesie klubu i będzie to oczywiste, że te środki będą musiały być zabezpieczone na dużo wcześniej i wcześniej również, również przelane na odpowiedni rachunek bankowy. Tutaj sytuacja była nieco inna, ponieważ nie tyle warunkiem rozpoczęcia sprzedaży biletu był był przelew tej pierwszej kwoty, za pierwszy. Za pierwszy mecz, co po prostu podpisanie wszystkich dokumentów. To po prostu trwało i do momentu, do którego nie uzyskaliśmy ostatniego podpisu, no nie mogliśmy po prostu tych biletów sprzedawać. W tej chwili sytuacja jest inna, umowa jest podpisana, środki są zabezpieczone, w związku z czym no, taka, taka sytuacja nie będzie mieć miejsca, będziemy normalnie sprzedawać bilety. 9 było na meczu, ponad 9 tysięcy kibiców było na meczu z Arką, ale jak czytałem w internecie, to oni się troszeczkę, czy znaczy troszeczkę, oni są zdumieni pewnym faktem, że za pamiątki klubowe nie można było w sklepie płacić kartą płatniczą, że akceptowały tylko gotówkę. Czy może Pani ten fakt potwierdzić? I no to jest niby prozaiczna sprawa, a, a myślę, że, że istotna dla, dla fanów. Znaczy, z tego, co do mnie dotarło, bardzo dużo. Złego wydarzyło się w kwestii sprzedaży choćby nowej koszulki, której premiera miała miejsce wczoraj. Będziemy tą sprawę oczywiście jutro wyjaśniać, bo trzeba czas badać, gdzie i, i kto tutaj zawinił. Natomiast absolutnie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Panie prezes, chciałem jeszcze spytać, na ile poważna jest ta sytuacja związana z finansami w Wiśle Kraków, Bo gdzieś tam przeglądając fora kibicowskie, no widać pewną troskę. Też wiemy, jaki los spotkał kilka zasłużonych klubów. W naszej, w naszej Ekstraklasie. Czy żadna katastrofa wiśle nie grozi? No w tej chwili. Do, do, do mnie do nas należy to, żeby absolutnie żadna katastrofa się nie wydarzyła. Ja myślę, że. No Wisła ma takich kibiców i, i to też wychodzi w takich kryzysowych momentach jak ten, w którym, w którym jesteśmy, czy też byliśmy, czy z którego wychodzimy obecnie, e, którzy nie pozwolą e, jej e, tak po prostu zniknąć, zniknąć z ekstraklasy. E, sytuacja e, nie jest bardziej poważna niż była rok temu, czy dwa lata temu, kiedy przejmowaliśmy klub w, 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 w sytuacji jeszcze zupełnie innej, prawda, bo też należy podkreślić, zaczynaliśmy od zera i pewne rzeczy... Były pewne jakby cały czas było kwestią podejmowa podejmowanych decyzji, to jakie wierzytelności pokrywać w jakiej kolejności, to po pierwsze. Po drugie, no, tutaj sytuacja długu ewentualnego do miasta no, nie była niczym nowym. Po prostu pewne decyzje nas zaskoczyły i absolutnie nie wchodząc tutaj w żadne licytowanie się, kto. I, I w jaki sposób y, mógł zrobić coś inaczej? No, dla mnie najważniejsze jest to, że, że komisja licencyjna nie znalazła tutaj winy, winy Wisłych Kraków, że nie, nie, nie otrzymaliśmy żadnej kary finansowej czy też minusowych punktów. A sytuacja finansowa y, jest skromna i, i, i też y, takie są w tej chwili być może nasze możliwości. Natomiast no, walczyć będziemy o każdy punkt, y, mimo że. Mimo, że będziemy skromni pewnie w, w, w jakimś tutaj mm, mówieniu o, o celach, o, o, o sukcesach, ale myślę, że to lepiej, lepiej. Lepiej być skromnym i, i w, zdobywać punkty niż, niż mówić o trofeach, potem przegrywać. Myślę, że to lepsza sytuacja. Na taką szczerość zdecydował się Arkadiusz Głowacki, który powiedział w wywiadzie, że to prawdopodobnie może być najtrudniejszy sezon dla Wisły Kraków, odkąd ten klub przejął jeszcze Bogusław Cupiał. To nawiązując trochę do tego, co pani powiedziała, chciałbym... Skłonić Panią do takiej refleksji, mówiąc o tych długach czy o sytuacji, która była ciężka, kiedy Państwo ten klub przejmowali, czy te ruchy zimą, zmiana trenera, zatrudnianie Mitrowicia, Palcicia, no takie, takie ruchy, które na no pewno w jakiś sposób budżet obciążyły, czy to nie było trochę tak, że Wisła padła ofiarą własnych, własnych wygórowanych ambicji? Na pewno wszystkie wybory, wszystkie wybory których dokonaliśmy, no, są, są moją odpowiedzialnością. Jeżeli coś się nie udało, ja mam obowiązek za to przeprosić tych, który, którzy są tym faktem rozgoryczeni, co mniejszym co czy nie. Natomiast no, też zarówno panowie, jak i widzowie wiedzą, że no, to jest taki biznes, w którym niestety nie da się przewidzieć wszystkiego. Ja śmiem twierdzić, że mm, da się przewidzieć mniej niż, niż normalnie. I, Tutaj wpływ na pewne rzeczy, na pewne decyzje, czy to kadrowe, pewne sytuacje, no, ma tyle czynników, że naprawdę trudno, trudno powiedzieć, że powodem takiej, a nie innej sytuacji była jakaś, jakieś jedno konkretne wydarzenie, dlatego że no, nawet odejścia różnego, różnych piłkarzy z klubu były, były spowodowane różnymi okolicznościami, przecież nie, nie, nie tylko jednym, jednym powodem. Każdy z nich ma swoją indywidualną historię i i tak też, taka też jest historia, historia Wisły Kraków w lidze. Tak? No, jeżeli podjęliśmy złe decyzje i nie udało się, zabrakło też trochę szczęścia, należało zmienić tą politykę i na to się zdecydowaliśmy. Myślę, że jest to dobra droga i, i tą drogą pójdziemy konsekwentnie. Efekt tej polityki to chociażby ośmiu Polaków w wyjściowym składzie na mecz z Arką Gdynia i kilku takich młodych zawodników, na których Wisła w przyszłości też może zarobić. To, co się też rzucało nam w oczy obserwując wydarzenia z Krakowa, to że w Wiśle zaczynają pracować, podejmują pracę ludzie z tym klubem mocno związani. Arkadiusz Głowacki, Maciej Stolarczyk, był już Radosław Sobolewski, ale jeszcze jedno nazwisko, o które chciałem, pani za, chciał, chciałem Panią zapytać, dlaczego Łukasz Surma po kilku dniach? Z klubem się rozstał. Ciekaw jestem, co, co Pani jak pani to wytłumaczy. Łukasz rozstał się z klubem, ponieważ no jego, jego przyjście spotkało się z bardzo negatywną reakcją kibiców, i mimo że jakby do niego bezpośrednio nikt nie kierował jakichś zarzutów czy też oczekiwań, aby odszedł, zdecydował, że jednak w tej, w tej sytuacji, w takim klimacie no nie będzie, nie będzie pracowało. A to zatrudniając Łukasza, nie wiedzieliście Państwo o tych, o tych pretensjach? Bo, bo, bo wiemy, jak, o, o jaką sprawę chodzi o zadawnioną złość za, za, za jakieś zachowania Łukasza, kiedy był piłkarzem Legii Warszawa, czy też jeszcze w Wiśle Kraków i tak, dalej, i tak dalej. Natomiast no, sytuacja była znana przed. Zdecydujecie się Państwo, żeby za, za Łukasza zatrudnić w roli trenera CLJ. Po kilku dniach on, on rezygnuje. I to trochę tak wygląda, że ta decyzja w ogóle została podjęta na, na zebraniu Stowarzyszenia Kibiców. Tak ta informacja została przekazana na przykład na, na, na Twitterze. I, I tutaj zastanawiam się, jaka, jaka jest kolejność podejmowania decyzji, czy hierarchia osób, które o takich sprawach decydują. Znaczy, o sprawach. O tym kto jest zatrudniony w klubie decyduje oczywiście ja, a tutaj oczywiście również dyrektor sportowy, Arkadiusz Głowacki. I taką też decyzję podjął, mimo że zdawał sobie sprawę, że mogą być problemy. Mi jest trudno dyskutować o, o, o zebraniu, które nie wiem nawet czy się odbyło, bo, bo przecież nie byłam na nim obecna. Natomiast no, taką decyzję Łukasz podjął. i. I, tu, I też z tym mi trudno dyskutować, tak? Ja oczywiście y, zrobiłam wszystko, żeby dowiedzieć się, dlaczego, dlaczego to y, poszło w tą stronę, dlaczego nie zdecydował się na to, żeby jednak y, kibicą spróbować to y, tą sprawę wyjaśnić, czy też pokazać swoją pracą, że. No, że, że, że jest, jest, jest z Wisłą kraków. No, stało się w ten sposób. Mnie jest trudno jakby polemizować z tak postawioną tezą. No, decyzję podejmuje ja tutaj w tym przypadku również dyrektor sportowy. Okej, okay, dziękujemy Pani za, za to Dziękuję. spotkanie. Mam wrażenie, że dla wielu kibiców ono było ważne, bo, bo w ostatnich dniach dużo teorii wokół klubu narosło, i, i fajnie, że, że mieliśmy okazję je skonfrontować z osobą, która. Za sznurki, za sznurki pociąga. Wiemy, że zarząd od, od dzisiaj już jednoosobowy, bo Damian Dukat złożył, złożył rezygnację. Także cała odpowiedzialność za zawisłe w tym momencie na, na pani Barkach. Życzymy powodzenia, życzymy, żeby, żeby klub z tych tarapatów się wydostał. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo dobra nas. To jeszcze tylko dodajmy, że kibice w tym trudnym o, momencie się od klubu nie odwrócili, bo, bo kilka akcji jest prowadzonych państwo, jeżeli chcą wesprzeć klub krakowski, bo jest im bliski, to mogą też to zrobić. Można wykupić wirtualne miejsce na stadionie, można wykupić plakat, cegiełkę. 187 tysięcy się udało zebrać w kilka dni, a to jest kwota niebagatelna, bo to jest kwota pozwalająca już na jeden mecz wynająć stadion miejski w Krakowie. Także Stowarzyszenie Kibiców też zbiera pieniądze, także no tutaj kibice to są w tym momencie dwunastym zawodnikiem dosłownie Wisły Kraków i, i trzeba kibicować, żeby, żeby ten klub na prostą wyszedł, bo, bo jest na ostrym zakręcie.